Przed ambasadą Kuby w Madrycie doszło do starć między zwolennikami zmarłego Fidela Castro a jego przeciwnikami. Osoby popierające kubański rząd i przeciwnicy Castro wzajemnie obrzucali się wyzwiskami. Większość wśród zebranych stanowili zwolennicy zmarłego przywódcy, podczas gdy jedni wychwalali postęp, jaki według nich miał miejsce na Kubie pod rządami Castro w dziedzinie edukacji czy opieki zdrowotnej, inni potępiali dyktaturę i krytykowali Hiszpanów. Fidel Castro zmarł w piątek wieczorem. Pogrzeb odbędzie się 4 grudnia. Dziś druga tura prawyborów prawicowej partii Republikanie. Mają one wyłonić kandydata na prezydenta Francji w przyszłorocznych wyborach. W pierwszej turze w zeszłą niedzielę zwyciężył były premier François Fillon, zdobywając 44% głosów. Do drugiej tury przyszedł również Alain Juppé, uzyskując 28% głosów. Zwycięzca prawyborów prawdopodobnie zmierzy się w przyszłorocznych wyborach z liderką skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen. 200 tysięcy osób wzięło udział w manifestacji w Rzymie przeciwko przemocy wobec kobiet. Uczestniczki pochodu niosły portrety ponad 100 kobiet zamordowanych w tym roku we Włoszech przez partnerów i obcych napastników. Wiec zorganizowano w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą wobec Kobiet. W marszu uczestniczyli także mężczyźni, choć byli w zdecydowanej mniejszości. Brexit nie musi oznaczać, że Brytyjczycy stracą uprawnienia wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Z kontrowersyjnym pomysłem zachowania prywatnego obywatelstwa Unii przez chętnych wystąpił jeden z unijnych posłów. Głosowanie w Komisji Konstytucyjnej odbędzie się 8 grudnia, a pod koniec roku zagłosują wszyscy posłowie parlamentu. Pomysłodawcy spodziewają się, że o utrzymanie unijnego obywatelstwa mogłoby wystąpić od 15 do 30 milionów Brytyjczyków. Być może za zachowanie przywilejów pobierano by jakąś roczną opłatę. Pomysł mocno krytykują zwolennicy Brexitu.